Dzień dobry, Joanna Sienkiewicz, witam w kwietniowym wydaniu Wiadomości Górowskich. A oto co dla Państwa przygotowaliśmy. Dzień Świadomości, profesor Karol Karski z wizytą w Centrum Barka, obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej, kiermasz wielkanocny, drugie misterium męki pańskiej w naszym mieście, nowa siedziba Górowskiej Jednostki Policji. Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać i zrozumieć. W Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku zorganizowano Dzień Świadomości. W Domu Pomocy w Kamińsku po raz kolejny został zorganizowany Dzień Świadomości. Obchody dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych. Tego dnia w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku mieszkańcy i zaproszeni goście zjedli wspólne śniadanie. To kolejne spotkanie, które rozszerza horyzonty wiedzy, zwraca uwagę na istniejące wokół nas zjawiska i zagrożenia, inspiruje do zastanowienia się nad sobą, swoimi relacjami oraz środowiskiem, w którym żyjemy. Dzisiaj mamy trzecią, kolejną już edycję Dnia Świadomości. Jest to taka kampania na temat funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku i Fundację Co Dwie Głowy przy partnerstwie Rebelii Media i Bartoszewskiego Domu Kultury. W zeszłym roku odbyły się dwa wydarzenia, 24 kwietnia, Dzień Świadomości pierwszy, i 10 października, w Dzień Zdrowia Psychicznego, odbyło się drugie wydarzenie, ale praca trwała ciągle. Współpracowaliśmy z różnymi środowiskami, a głównie z młodzieżą zespołu szkół imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, i powstały dwa ciekawe projekty, Inni Niewinni, Świadomi Siebie, Świadomi Jutra, które zostaną dzisiaj przedłożone. Dzień Świadomości jako kampania została nagrodzona przez starostę powiatu bartoszyckiego jako inicjatywa roku 2018, ale dostaliśmy też nagrodę MP Power Awards za społeczną odpowiedzialność. Mieliśmy też nominację w kategorii edukacja. Jest to nagroda za wydarzenia roku 2018, bardzo prestiżowa nagroda w takiej dziedzinie eventowej. Jest to dla nas bardzo dużym, szczególnym wyróżnieniem, że się nie spodziewaliśmy. Jest to dla nas też takie zobowiązanie do polepszenia jakości pracy i dodawania z siebie więcej. Dzień dzisiejszy, jak zawsze, zaczął się o godzinie 10 w Kamińsku. Tu mamy takie wspólne śniadanie świadomości integracyjne. Jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, są harcerze, są przedszkolaki, jest wyspa Bemfia, są też nasi mieszkańcy i tu się wspólnie razem pobawimy. O godzinie 12 w Bartoszyckim Domu Kultury będzie część edukacyjna przeznaczona dla młodzieży i będzie podsumowanie oczywiście zeszłego roku, te dwa projekty, o których wspominałam, zostaną przedstawione w Bartoszycach, ale gościem specjalnym tej edycji jest Gabriel Fleszar z takim recitalem słowno-muzycznym Wolności oddać nie umiem na temat zapobieganiu nałogom. To się bardzo wiąże z zaburzeniami psychicznymi z tego względu, że statystycznie najwięcej zaburzeń wynika z powodu nadużywania alkoholu. I tam mamy taką część edukacyjną, jak powiedziałam, poświęconą dla młodzieży na temat używek, substancji psychoaktywnych, alkoholu. Razem możemy też porozmawiać. Zobaczymy, na co się bardzo cieszę, jak młodzież postrzega współpracę z naszymi mieszkańcami, z nami, bo to będzie właśnie to podsumowanie ich projektów, których nie widzieliśmy. Aktywne i zdrowe starzenie się to jeden z priorytetów polityki społecznej prowadzonej przez Unię Europejską na najbliższe lata. Między innymi o tym profesor Karski poprowadził wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Profesor Karol Karski przeprowadził wykład dla Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat aktywnego i zdrowego starzenia się. Miejscem spotkania było Centrum Barka. Program nie jest na tyle jakby sztywny, że uniemożliwia poszczególnym państwom członkowskim przyjmowanie innych rozwiązań. W Polsce, jak wiemy, z tego czasu został podniesiony wiek emerytalny, a następnie został przywrócony do poprzedniego poziomu.
Akurat obecne władze polskie uważają, że człowiek, jeśli już pracuje dosyć długo, rozpoczął według pewnego systemu, to powinien według niego zakończyć, że nie można pracować do końca życia. My uważamy, że oczywiście należy pomagać w aktywności zawodowej, ale to ma być aktywne, czyli że jeśli człowiek chce, to pracuje, jeśli nie, to otrzymuje emeryturę. I to jest jego wolny wybór. On już wystarczająco dużo wypracował, żeby miał prawo do emerytury. W innych państwach Unii Europejskiej jest nieco inaczej. Obligatoryjnie podwyższa się wiek emerytalny, pozbawia się ludzi ich uprawnień. Ja czasem mam wrażenie, że to jest tak, że jakby u nas poziom demokracji i szacunku dla człowieka jest o wiele wyższy niż na zachodzie Europy. To jest tak, że my zostawiamy ludziom wiele dowolności i różnego rodzaju programy są tak konstruowane, że albo się z nich korzysta, albo nie. Nie narzucamy ludziom ich poglądów. Uczestnicy ośrodka mieli możliwość porozmawiać z gościem i zaprezentować swoje codzienne zajęcia w ośrodku. Poseł Karski był pod ogromnym wrażeniem funkcjonowania placówki. Przy okazji gość odwiedził budowę całodobowego ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w Worynach. Udzielił także wywiadu w Pulsie Górowa, w którym opowiedział m.in. o wizycie w naszym mieście. Władze Górowa i Ławeckiego i przedstawiciele młodzieży złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym katastrofę smoleńską. Uczniowie górowskich szkół z Górowa i Ławeckiego zgromadzili się pod pomnikiem upamiętniającym zbrodnię katyńską i katastrofę smoleńską. Burmistrz miasta Jacek Kostka w swoim przemówieniu przypomniał o tych, którzy tam zginęli. Mówimy tutaj przy pomniku, który upamiętnia to, co wydarzyło się w Katyniu blisko 80 lat temu. Żaden z nas tu zgromadzonych pamiętać tego nie może, ale w Katyniu mógł zginąć tylko dziadek. Jest to doświadczenie naszego narodu. Jeżeli nie będziemy pamiętali o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, którzy oddali życie w tragedii, gdy spadł samolot, to przestaniemy być narodem. Jedyną monetą, którą możemy zapłacić tym, którzy żyli przed nami, którzy budowali nasz kraj, jest pamięć. I tu razem dajemy świadectwo tej pamięci. Chwała bohaterom! Włodarz miasta oraz dyrektorzy szkół złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze. Na koniec odśpiewano hymn Polski. Kiermasz wielkanocny to okazja, by poczuć świąteczny klimat. Wielkanoc, jak każde polskie święto, obrosła tradycją. Towarzyszą jej m.in. palma wielkanocna, koszyczek na święconkę, różne ozdoby świąteczne i oczywiście pisanki. Tradycją także stał się górowski kiermasz wielkanocny, który tym razem został zorganizowany 4 kwietnia w Ośrodku Kultury. Była to dobra okazja dla miejscowych rękodzielników i przedsiębiorców na zaprezentowanie swoich towarów i prac w klimacie zbliżających się świąt. Można było poczuć świąteczną atmosferę i kupić oryginalne rękodzieło lub zainspirować się różnorodnymi pomysłami. Plenerowe przedstawienie pasyjne to dla wiernych przygotowanie wprowadzające w Wielki Tydzień. Wyjątkowe i niezwykle przejmujące przedstawienie przygotowane dla lokalnej społeczności przez kadrę i uczestników Centrum Barka oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod reżyserią Joanny Masyk na stałe wpisało się już w kalendarz ważnych wydarzeń w Górowie Ławeckim. Szczęściem jaśniał w wieczerniku. Wśród kroczącej wolno gromady milkną powoli słowa, cichnie głośny śmiech, zanika uśmiech. Jakieś dziwne zaniepokojenie wkrada się w szeregi wędrowców. Nawet uczniowie Jezusa, tak niedawno jeszcze weseli, tak pełni życia, idą zamyśleni, poważni. Jakby przeczuwali, że oto kroczą obok Chrystusa po raz ostatni. Jeden kielich i muszę go wypić. Niech się stanie wola Twoja. Nie bój się, ja jestem z tobą.
Widowisko teatralne ukazujące ostatnie godziny z życia oraz śmierci Jezusa Chrystusa odbyło się 14 kwietnia w Niedzielę Palmową. Misterium stało się dla widzów i aktorów wyjątkowym duchowym wprowadzeniem w Wielki Tydzień. Aktorzy odegrali kilka scen z Drogi Krzyżowej, m.in. skazanie na śmierć, upadki pod ciężarem krzyża, spotkanie z matką i Weroniką oraz ukrzyżowanie. Organizatorzy dziękują burmistrzowi miasta, dyrektorowi i uczniom szkoły podstawowej, klasom mundurowym, urzędowi miasta, ośrodkowi kultury, służbom mundurowym oraz wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia. I znów pytania, fałszywe zeznania, sąd. Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego? Jam jest. Faryzeusze odnieśli zwycięstwo. Mieli bluźniercę. Teraz już tylko decydująca o życiu lub śmierci rozmowa z Piłatem. Jaką skargę wnosicie na tego człowieka? Gdyby to nie był złoczyńca, nie dalibyśmy go Tobie. Miłości skrzywdzone i te krzywdzące, miłości zniewalające i okrutne przez zazdrość. Jezus nie brzydzi się żadną z nich. Wszystkie przytula do krzyża i podnosi z ziemi. Do zobaczenia pojutrze z wonnościami. I jeszcze drgają liście poruszone szeptem słów. Wykonało się. Jeszcze wiatr ogłupiały tym, co przed chwilą oglądam, porwie się czasem, zaczepiając o kolczaste gałęzie akacji. Ale ogólnie spokój. Prawda wsiąknęła w ziemię. Nikt nic nie wie. Niewidzący ogród, niewidzący grób, niewidzący kawał drewna. Policjanci z Górowa mają nowy komisariat. Oficjalnie przekazano im zmodernizowany lokal. 16 kwietnia bieżącego roku odbyło się uroczyste otwarcie komisariatu policji w Górowie Ławeckim. To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności i dla bezpieczeństwa publicznego w mieście i gminie Górowo i Ławeckie. W uroczystości wzięli udział m.in. komendant wojewódzkiej policji inspektor Jan Markowski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz, starosta powiatu bartoszyckiego Zbigniew Nadolny, burmistrz miasta Górowo i Ławeckie Jacek Kostka oraz przedstawiciele samorządu gminy Górowo i Ławeckie, służb mundurowych i prokuratury. Remont polegał na modernizacji dolnej kondygnacji budynku. Przez ostatnie kilka miesięcy policjanci z górowskiej jednostki pełnili służbę w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz pokoju udostępnionym przez Urząd Miasta Górowa i Ławeckiego. Stan techniczny w starym obiekcie nie spełniał należytych norm. Tak jak wspominałem na otwarciu, inicjatorem był burmistrz pan Jacek Kostka, który zaproponował nam, w związku z tym, że nadleśnictwo budowało sobie nową siedzibę, zaproponował nam przyjęcie tego budynku, w związku z tym też poczynił pewne kroki, wystąpił pismami do odpowiednich instytucji, żeby ruszyć już procedurę, no ale w związku z tym, że nadleśnictwo mogło przekazać ten budynek jedynie na cele powszechnego obowiązku obrony lub też bezpieczeństwa, no policja wpisuje się jak najbardziej w ten przepis i była możliwość przekazania tego budynku w całości. W związku z tym zagospodarowaliśmy parter, natomiast budynek wyżej, tak jak gdzie teraz stoimy, są te ewentualnie pomieszczenia do wykorzystania służbowego, natomiast nie są udostępniane mieszkańcom. Zmodernizowany budynek spełnia dziś wszelkie standardy policyjnej placówki, zapewniając należyty komfort pracy funkcjonariuszom oraz gwarantuje wyższy poziom obsługi mieszkańców. Miejmy nadzieję, że jak najbardziej budynek, który wcześniej użytkowali, no w tej chwili nie nadawał się do użycia, no zagrażał bezpieczeństwu policjantom, jak również osobom, które tam przychodziły. Ten teraz w tej chwili jest dostosowany do warunków pracy policjanta praktycznie na terenie całego kraju, czyli w XXI wieku. Budynek został przekazany nieodpłatnie w trwały zarząd. Jest generalnie w dalszym ciągu właścicielem jest nadleśnictwo, natomiast my użytkujemy go, ponosimy pewne opłaty, pewne koszty tego utrzymania.
i wszystkie wykonane w tym budynku remonty dostosowujące je do warunków, którymi policja może pracować, były sfinansowane z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji, jak również samorządu lokalnego, to jest Rady Gminy w Górowie Łowieckim. Do najważniejszych działań policji należy troska o bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny. Dziękuję za uwagę. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Zapraszam jeszcze na Puls Górowa, którego gościem był profesor Karol Karski. Do zobaczenia.